Dzień dobry, pani profesor Karolina Sieroń jest naszym gościem. Dzień dobry, witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. Zapytam tak na samym początku. Czy jest hejt na lekarzy? Lekarz jako osoba publiczna w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, będąca de facto w każdej gazecie, w każdych mediach, jest w pewnym sensie, kolokwialnie powiem, wystawiona na strzał. No ale nie jest to tylko lekarz, to też jest ratownik, jest pielęgniarka. No po pierwsze trzeba znaleźć kogoś, przeciwko komu będziemy szli, a po drugie ostatnio dużo mowy było o dodatkach covidowych, o strajkach i pielęgniarek, rezydentów i ratowników. No więc wydaje się, że pieniądze, które zarabiamy, są ogromne. Natomiast pieniądze to jest kwestia jedna. Niestety nie są one takie, jak w ostatnich artykułach było o tym mówione. Natomiast czasu, który straciliśmy, nie będąc z rodzinami, z najbliższymi, niestety nie da się przeliczyć na żadną walutę. I w pani przypadku jest też tak, że czas spędzony pod respiratorem i czas spędzony na oddziale covidowym jako pacjentka jest też czasem, który nie jest w żaden sposób do zwrócenia, prawda? Pani chorowała. Chorowałam. Chorowałam. Przedtem był to też czas spędzony w szpitalu, gdzie tych godzin było bardzo dużo i w domu bywałam gościem. Dzieci widziały mnie tylko okazyjnie i rozmowy przez telefon. A potem rzeczywiście 3 tygodnie de facto wycięte z życia, z czego 8 dni całkowicie, kiedy mnie nie było, bo w sumie tak można powiedzieć. Czyli mimo zabezpieczeń praca spowodowała, że to ryzyko wzrosło do tego momentu, że pani zachorowała, tak? Nie chciałabym tak powiedzieć, bo nie winię pracy. Nie winię pracy, nie winię sytuacji. No po prostu tak wyszło. Czy zmęczenie się na to nałożyło, czy stres, który rzeczywiście wtedy był, trudno powiedzieć, padło na mnie. Zabezpieczenia były, bo były rzeczywiście wypracowane przez nas, myślę, do granic możliwości, zresztą nadal tak pracujemy. Środki ochrony osobistej w szpitalu zawsze mieliśmy tyle, ile trzeba było. Tak się po prostu stało, że padło na mnie. I dzięki temu tu jestem z panem i z państwem, taka jest prawda. Właśnie, jak się pani teraz czuje? Bardzo dobrze, dziękuję. Byłam dzisiaj na basenie, przepłynęłam 0,5 kilometra. Może nie jest to bardzo dużo, ale na ten etap życiowy jestem zadowolona. A proszę jeszcze zdradzić leczenie. Jak w pani przypadku przebiegało, na czym polegało? U mnie na oddziale, bo początkowo byłam pacjentką swojego własnego oddziału, czyli role się odwróciły całkowicie. Leczenie zgodne ze standardami, czyli to, co przyjęliśmy, i sterydy, i leki przeciwwirusowe. Dostałam również osocze, o które była ogromna burza medialna i wtedy osocze było stosowane, za co bardzo dziękuję, że było. Z drugiej strony nie tylko osocze zostało spożytkowane, ale koncentrat krwinek czerwonych wyseparowany później do przetoczeń też był używany. No i oczywiście tlenoterapia. Natomiast moje płuca w tempie bardzo dynamicznym się pogarszały, w związku z czym zapadła decyzja o tym, żeby mnie podłączyć do respiratora i wtedy zostałam przeniesiona na inny oddział, oddział intensywnej terapii pod opiekę pani doktor Gierek, która jest chyba najlepszym intensywistą na świecie, bo mnie wyciągnęła. Tak, dzięki temu możemy rozmawiać i nie wszyscy mają i mieli to szczęście, prawda? To znaczy gdzieś albo długi powrót do sprawności, albo też oczywiście niestety najgorsze rzeczy, jakie... Ale zostawmy je na moment. Chciałbym się skupić na nagrodach, bo ostatnio tych nagród jest dużo. Czy któraś jest dla pani szczególnie ważna? Czy możemy wymienić kilka, które zostały przyznane w tym niedawnym czasie? W niedawnym czasie rzeczywiście było ich dużo, poczynając od złotej broszy z twojego stylu, gdzie było to... niesamowita dla mnie niespodzianka, gdzie kompletnie się nie spodziewałam, że coś takiego w ogóle będzie miało miejsce. Później Złoty Otis, który jest wydawany przez Świat Lekarza jako tutaj bohater pandemii, człowiek zaufania. No i w czwartek z rąk pana wojewody województwa śląskiego odebrałam Złoty Krzyż Zasługi. Każda z tych
nagród jest dla mnie bardzo ważna, bardzo cenna. Jest jeszcze jedna, której nie odebrałam, ponieważ wtedy akurat byłam z innych przyczyn na kwarantannie ze strony Izby Lekarskiej. Mam nadzieję, że kiedyś ją otrzymam. Każda była niesamowita w cudownych okolicznościach. Natomiast takim, no powiem jak kobieta, chyba najlepszym prezentem była sesja zdjęciowa zorganizowana przez Twój styl. Może trochę próżności, ale przez moment się poczułam rzeczywiście jak no, gwiazda filmowa i przygoda niesamowita i cieszę się, że to miało miejsce naprawdę. Natomiast każda z tych nagród ma inny wydźwięk, bardzo sobie je cenię. Natomiast Złoty Otis i Złoty Krzyż Zasługi, no myślę, że odebrałam nie tylko w swoim imieniu. Tak jak powiedziałam na nagrodzie, na ceremonii wręczania Złotych Otisów, to jest nagroda dla nas wszystkich. Wszystkich, tak, którzy walczyli, no i dalej walczą. Tak. No i miejmy nadzieję, że widać jakieś światełko w tunelu i będzie lepiej. Jak pani doktor myśli, co będzie w przyszłości? No w tej chwili troszkę się nam wyciszyło, tak można powiedzieć. Natomiast burza nadciąga z okolicy. Nie boję się tego powiedzieć, bo doniesienia z sąsiednich krajów, może jeszcze nie aż tak, ale coraz bardziej są, powiedziałabym, alarmujące. No więc może nie zielone światło, ale żółte, już nie czerwone. Delty mamy coraz więcej. Na dzień dzisiejszy, o ile się nie mylę, chyba 112 przypadków. Czyli mamy kolejną wariację wirusa. I myślę, że to dla naszego własnego rozważenia, że nie jest to moment, kiedy mamy no, zrzucić zbroję pod postacią masek i odrzucić tutaj środki ochronne, ale wręcz przeciwnie. Mimo tego, że chcemy żyć normalnie, ale to chyba jeszcze nie jest ten moment. No tak, chcemy żyć normalnie. Słyszy się też głosy, czy szczepionki będą działały, to znaczy, czy będą skuteczne, no, jeżeli na przykład weźmiemy ten wariant Delta. I tutaj no, są różne głosy, że na przykład w Izraelu, mimo takiego wyszczepienia, czy w Anglii, no tam też ta delta atakuje, że tak powiem, tych zaszczepionych. I co wtedy można powiedzieć? Jest tak? Jeśli chodzi o Anglię, to tam najwięcej zachorowań jednak mimo wszystko jest w rejonach, które się mało wyszczepiły. Także to, przepraszam, to jest przykład średni, dlatego rzeczywiście tutaj statystyki mówią o tym, że tam chorują głównie środowiska, które się nie szczepiły. Jeśli chodzi o Izrael, rzeczywiście tych zachorowań nie mają mało. To jest prawda, aczkolwiek te zachorowania nie przebiegają aż tak ciężko. No myślę, że jesień będzie pod znakiem Delty, dlatego tym bardziej, no, zaczęły się wakacje, mamy urlopy, więc tym bardziej myślę, że ważne jest to, żeby zachowywać się rozsądnie, podróżować odpowiedzialnie, czyli jednak mimo wszystko maseczki, nie wiem, do pociągu, samochodu, może nie, bo jedziemy razem, ale samolotu, rękawiczki, dezynfekcja. Opinie, które słyszę, no ja w masce nie wytrzymam godziny, bo się duszę. Jasne, ale jeśli chirurg robi trudny zabieg, operuje 8 godzin w masce. Musi w niej wytrzymać. My w maskach i w kombinezonach też przebywamy nie krótko. Dodam, że teraz, kiedy mamy upały, no to właściwie można powiedzieć, że mamy darmową saunę i to bardzo dobrą w kombinezonie, no bo taka jest prawda. Płyny trzeba uzupełnić przed i uzupełnić po. Nie jest to dla mnie wytłumaczenie, że ktoś nie potrafi chwili wytrzymać. A wręcz przeciwnie, uważam, że trzeba. Da się do tego przyzwyczaić. No tak. Pani profesor, ja tylko zapytam jeszcze o Pani pracę, taką codzienną. Ja wiem, że pojawi się być może tyle takiego słownictwa, którego ja nie jestem w stanie zrozumieć, ale gdyby Pani mogła tak przybliżyć naszym czytelnikom, naszym widzom, czym się Pani zajmuje na co dzień? Na co dzień jestem lekarzem chorób wewnętrznych, interna Królowa Nauk i cieszę się, że de facto od początku mojej pracy zawodowej pracowałam na normalnej, zwykłej internie, gdzie mieliśmy różne dziwne przypadki. Kocham gastrologię, jestem gastrologiem i oddział rzeczywiście, który prowadzę, jest ukierunkowany w stronę gastrologiczną. Natomiast gdyby nie to, że mam wykształcenie rzeczywiście szeroko internistyczne i na tej internie
razem z moim zastępcą, którego ściągnęłam do tego miejsca, gdzie teraz jestem, z doktorem Sebastianem Kwiatkiem. Przerobiliśmy internę chyba na każdą możliwą stronę. Nie dalibyśmy sobie tak dobrze rady na oddziale covidowym. Mhm. Oprócz tego pracuję na naszej uczelni, Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Prowadzę zakład medycyny fizykalnej, bo moją trzecią specjalizacją jest medycyna fizykalna i balneologia, czyli wykorzystanie fizyki tak naprawdę w medycynie, gdzie pole do popisu tutaj mamy rzeczywiście bardzo duże. No i mówiliśmy o niewierze w szczepionki. No i tutaj wchodzimy w kolejny temat, czyli elektrowrażliwi, bo tym się też zajmuję. Zajmuję się polami elektromagnetycznymi w medycynie. No i tutaj też wiem, że sceptyków mało nie jest. Mhm. Że to tak pokrótce to, czym się zajmuję i to, co robię. Bardzo ciekawe. Może właśnie będzie kiedyś okazja jeszcze porozmawiać o tym, tak? A na chwilę obecną? Z przyjemnością. Na chwilę obecną i oddział covidowy, i w końcu oddział chorób wewnętrznych, który w końcu mamy, czyli normalnych, może nie jest to dobre słowo, ale nie covidowych pacjentów też będziemy mieć, bo covid to jest jedno, co nas ostatnio spotkało. Natomiast problem, który wynikł z tego, że była ogromna ilość chorych z COVID-em i większość oddziałów było oddziałami COVID-owymi, czyli normalna diagnostyka gdzieś poszła w cień. No, zostało to spowodowane przez sytuację. No i w końcu otwieramy się jako normalny diagnostyczno-terapeutyczny oddział, co mnie bardzo cieszy. Tak, i ludzi też. Dobrze, to w takim razie mamy wakacje. Czego życzyć na wakacje? Odpoczynku, bezpieczeństwa i rozwagi, czyli maseczki, a do środków transportu publicznego nawet lepsze maseczki. Nie żadne jakieś bawełniane do prania, tylko myślę, że pociąg, samolot, warto się zabezpieczyć w te porządniejsze maseczki, buteleczka ze spirytusem czy ze środkiem dezynfekcyjnym nie zajmuje więcej miejsca niż szminka tak naprawdę. I jeśli ktoś mi powie, że nie znajdzie na nią miejsca, no to myślę, że jest w błędzie. Nawet najmniejsza damska torebka to pomieści. Więc tego życzę. Tak, taka i skoro prawda. Tak jesteśmy w takim, tak przenieśliśmy ten punkt ciężkości na odrobinę z humorem, to właśnie to są takie czasy, kiedy możemy pachnieć albo śmierdzić alkoholem i będzie to wskazane i nikt nie powinien nam tutaj zrobić żadnej uwagi, prawda? To prawda, natomiast alkohol spożywany doustnie, no niestety nie do końca nas tutaj ochroni. Oczywiście, tak, ja myślałem tylko o tej buteleczce. Oczywiście, wewnętrznej. Tak, wewnętrznej tutaj dezynfekcji. Dobrze, bardzo dziękuję pani profesor Karolina Sieroń, była naszym gościem. Do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia, dziękuję.